Ruin. To jest najbardziej poszukiwany bandyta na Mazowszu. W filmie Historia Roya gram porucznika Romana Dziemieszkiewicza, pseudonim Pogoda, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, starszego brata Roya. Gram Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój. Młody chłopak, któremu w czasie wojny Sowieci zabili brata, powodowany chęcią zemsty, wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. Zaczął od zlikwidowania żołnierzy radzieckich odpowiedzialnych za śmierć brata, więc tym samym wydał na siebie wyrok śmierci. Rój decyduje się wstąpić w szeregi partyzantki i walczyć przeciwko Sowietom. Film jest dla tych wszystkich, którzy czekali długie lata na pierwszy film o żołnierzach wyklętych. Żołnierze wyklęci to byli młodzi ludzie, bohaterowie, którzy nie złożyli broni. To są po prostu chłopcy, którzy znaleźli się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu, wrzuceni w wir tragicznych wydarzeń. Składali przysięgę na wolną Polskę i tej wolnej Polsce byli wierni do końca. Postawa heroiczna, niezłomna i myślę, że warto o nich przypominać, warto o nich kręcić filmy. Ostatnio myślę, że jesteśmy nieśmiertelni. Jak jesteśmy nieśmiertelni, to Polska będzie żyła. Przede wszystkim jest to film dla młodych ludzi, którzy docenią w końcu, że żyją w wolnym kraju. Jak wyjdziemy z tego filmu, to bardziej docenimy to, co mamy. To jest ważny film, który wpuści więcej światła na historię tych żołnierzy i będzie takim kamykiem, który spowoduje lawinę takich filmów. Na pewno dobrze, że Rój jest, bo ta karta historii akurat jest nieznana. To jest ciekawy film, oryginalny. Jest to historia opowiadana z olbrzymim rozmachem, z efektami pirotechnicznymi, z pościgami, z strzelaninami. Bardzo fajnie zmontowany, poprowadzony, wyreżyserowany. Będzie to kino atrakcyjne dla widza. Ma hollywoodzki rozmach. Dla tych, którzy służą wrogowi, kara może być tylko jedna. Marcin Kwaśny. Krzysiek Zalewski, zapraszam Was na Historię Roya do kin. Thank you.